Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne 30 zdanie z matury z czerwca 2019 roku z poziomu podstawowego. No i mamy wreszcie ciągi, bo praktycznie zawsze są ciągi w zadaniach otwartych na każdej maturze. Oczywiście, jeżeli podoba się to, co robię, łapka w górę mile widziana, a jak masz jakieś pytania, śmiało pisz je na dole w komentarzach. W ciągu geometrycznym przez Sn oznaczamy sumę n początkowych wyrazów tego ciągu dla liczb naturalnych większych bądź równych od 1. Wiadomo, że dla pewnego ciągu geometrycznego S1 równa się 2, a S2 równa się 12. Mamy wyznaczyć iloraz i piąty wyraz tego ciągu. I wbrew pozorom wcale to nie jest takie ciężkie i straszne zadanie. Trzeba tylko wiedzieć, co to jest S1 i trzeba tylko wiedzieć, co to jest S2. S1 to jest suma pierwszego wyrazu. To znaczy, że tak naprawdę skoro S1 jest równe 2, to tak naprawdę A1 jest równe 2, bo to jest suma jednego pierwszego wyrazu. Natomiast S2, które jest równe u nas 12, to jest suma dwóch pierwszych wyrazów, czyli pierwszego i drugiego. Czyli zamiast S2 możemy napisać, że to jest A1 plus A2, to jest równe 12. No i teraz zobaczcie, że my mamy A1, że równa się 2. To możemy tą dwójkę sobie tutaj śmiało podstawić zamiast A1. Tak? Plus A2 równa się 12. Oczywiście odejmiemy sobie tą dwójeczkę i wychodzi, że drugi wyraz jest równy 10. Oni proszą nas, żebyśmy wyznaczyli iloraz na początku. Iloraz można wyznaczyć bardzo prosto ze wzoru, że wyraz drugi przez wyraz pierwszy to jest właśnie nasz iloraz. Wyraz drugi to jest 10, wyraz pierwszy to jest 2 i to jest nasz iloraz. 10 przez 2, czyli wychodzi, że Q jest równe 5. Co jeszcze, abyśmy wyznaczyli wyraz piąty? Wyraz piąty wyznacza się w następujący sposób, że mamy sobie wyraz pierwszy i musimy go pomnożyć przez Q do odpowiedniej potęgi. Tu oczywiście będzie to potęga czwarta, ponieważ 1 plus 4 daje 5. Tak to się wylicza. To jest jeden sposób, zaraz wam pokażę jeszcze inny. No to wyraz A5 równa się, wyraz A1 to jest oczywiście 2, razy Q wyszło 5 do potęgi czwartej, czyli nasz wyraz piąty równa się. Oczywiście najpierw potęgowanie, czyli dwójkę przepisuję. 5 razy 5 jest 25, razy 5 jest 125 i jeszcze raz razy 5 jest 625. To znaczy, że nasz wyraz piąty to jest 1250. Ok? To jest jeden sposób na ogarnięcie tego zadania, w sensie wyrazu piątego. Drugi sposób jest taki, że wiemy sobie, że może zróbmy to tak. Sobie to troszkę odgrodzimy. Wiemy o tym, że A1 równa się 2 i wiemy, że A2 równa się 10. Jak się wyznacza kolejny wyraz? No, mnożymy A2 przez 5. Czyli wyraz trzeci to jest 10 razy 5, czyli 50. Bo tak się tworzy kolejne wyrazy w ciągu geometrycznym, że bierzemy wyraz, mnożymy go przez Q i wtedy wychodzi kolejny wyraz. To znaczy, że wyraz czwarty to jest wyraz trzeci, czyli 50 razy nasze Q, czyli 5. A więc wychodzi 50 razy 5 to jest 250. To znaczy, że wyraz piąty to będzie wyraz czwarty, czyli 250 wymnożone przez nasze Q, czyli przez 5. No więc to jest 1250. Jak widzimy, wychodzi dokładnie to samo, bo musi, inaczej nie ma opcji. Dość standardowe, proste zadanie, moim zdaniem, same wzory, podstawianie i wyliczanie. Dajcie znać, co sądzicie o tych zadaniach, czy wam się uważacie, czy są proste, czy też nie, czy wam się podobają, czy też nie. A póki co ja zmykam do kolejnego 31 zadania. Cześć!